Seks w tarocie, część czwarta. Wiadomo, że seks interesuje każdego i chętnie sprawdzamy też w kartach, jak to będzie z nią czy z nim, jeśli ktoś wpadnie nam w oko. Oczywiście wyobrażamy sobie nieraz, fantazjujemy, jak to będzie, gdy się do siebie zbliżymy. Także karty tarota właśnie mogą pokazać tendencje, jak będzie z tą partnerką, z tym partnerem właśnie w sprawach intymnych. Ja właśnie widzę to w tarocie i dzisiaj mam specjalne czytanie dla moich kochanych męskich widzów, ponieważ jest ich 11% jako subskrybentów mojego kanału i cieszę się, że również mężczyźni oglądają mój kanał. Obiecałam właśnie pewnemu panu, mojemu subskrybentowi, że zrobią też o kobietach w tarocie, jakimi one są partnerkami w sprawach intymnych, właśnie co mówią o tym karty. Więc jeśli panowie wybiorą którąś z grup, to wybiorą właśnie jakąś partnerkę, karty pokażą tendencje waszej partnerki. Jeśli patrzą właśnie na to czytanie kobiety, to wybieracie kartę i widzicie siebie, jaką wy jesteście kochanką. Co wybrałyście, jakie cechy was charakteryzują właśnie w sprawach seksu. Okej, kochani, zanim zacznę, to zapraszam oczywiście wszystkich do subskrypcji mojego kanału, który wydaje codziennie właśnie darmowe wróżby, horoskopy, rytuały na nów i na pełnię księżyca. Także zapraszam, proszę, zasubskrybuj z dzwoneczkiem u góry pierwszym, byś dostawał codzienne zawiadomienia o moich nowych filmikach, a jest ich codziennie dużo. Więc również proszę was, kochani, o lajki, oczywiście z tym kciukiem w górę i o komentarze, czy te wróżby rezonują z wami, o wasze historie, o wasz feedback, czy właśnie te wróżby się spełniają, czy mówią o waszych historiach. Dziękuję serdecznie. Dzisiaj mamy 4 grupy, więc zabieramy się do wyboru grupy. 4 grupy. Pierwsza grupa, serduszko różowe, porcelanowe. Druga grupa, ametystowy aniołek fioletowy. Trzecia grupa, kryształ, oko kryształowe. Czwarta grupa, opal, aniołek opalowy, biało-przeźroczysty. Tam, gdzie oko właśnie magnetyzuje, ten przedmiot, który pierwszy zobaczyłyście, oko przyciąga was do tego przedmiotu, proszę wybrać. Zaczynamy od grupy pierwszej, serduszko. Cesarzowa. Cesarzowa, patronka planety Wenus. Tak, miłość jest dla niej bardzo ważna. Nie tylko sam seks, ale również uczucia, emocje, miłość. Jeśli chodzi o seks, ma duże potrzeby seksualne. Cesarzowa powie o tym otwarcie i wprost. Powie, czyli powiadomi partnera, kiedy ma chęć na jakiś stosunek właśnie tutaj seksualny, czyli na intymność. Seks jest dla niej bardzo ważny. Może być również ona osobą mężatką, która ma na boku jakiś romans seksualny. Ta karta mówi również o tym, ale to tylko w niektórych trójkowych wróżbach. Natomiast sama cesarzowa jest osobą kobiecą, piękną, zadbaną, estetyczną,
na pewno przed takim intymnym właśnie momentem pójdzie do fryzjera, kosmetyczki, kupi sobie najlepsze kosmetyki, najlepsze dessous, czyli bieliznę seksowną, wysmaruje się pięknymi olejkami, perfumami, po prostu jest osobą, która uwielbia swoją kobiecość i swoje piękno. Lubi też piękne ambiente, czyli będzie miała ochotę na seks w pięknych miejscach, uroczych, estetycznych. Również ona chce wyglądać w tym momencie, w tym właśnie, no nie wiem, intymnym uniesieniu pięknie, kobiecą. Chce, by partner miał podziw, tak, jej kobiecości, by delektował się jej pięknem. Jest to kobieta piękna, która przede wszystkim myśli o tym, by w każdej sytuacji wyglądać przepięknie i błyszczeć, tak? Jest również bardzo władcza w łóżku, jest osobą, która wydaje polecenia i lubi, by te polecenia były też przez mężczyznę wykonywane, ponieważ jest władczynią, jest cesarzową, ponad nią nie ma już nic. Więc jest osobą władczą, która lubi po prostu władać również w łóżku. Osobą doświadczoną właśnie o dużych potrzebach, które jakby lubi spełniać sobie dla siebie, dla własnych potrzeb. I cesarzowa jest osobą bardzo pewną siebie. Tak, ona robi przede wszystkim dobrze dla siebie. Także sprawia sobie przyjemność, przede wszystkim, tak? Także macie z osobą, z kobietą bardzo silną do czynienia, z silną osobowością, o silnym charakterze. No ale nie zapominajmy, że cesarzowa nie jest tylko dobrą kochanką, ale również dobrą matką, dobrą żoną, dobrą właśnie wspaniałą wręcz opiekunką. Cesarzowa mówi również o ciąży, o karcie ciąży, czyli jest osobą płodną, która w dosłownym tego słowa znaczeniu chce mieć potomstwo, chce o nie dbać, ale również dba właśnie o wszystko, czego się dotknie i także w seksie chce być bardzo właśnie tutaj, no, aktywna. Także wspaniała kochanka, silna osobowość, kobieta, która wie, czego chce. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam, kochani, grupę drugą. Aniołek ametystowy, fioletowy. Grupa druga to Königin der Stäbe, czyli Królowa Buław. Wow, Królowa Buław, oczywiście bardzo seksualna kobieta, kochani. Królowa Buław idzie za głosem serca, owszem, ale jest przede wszystkim tutaj, no, całym znamieniem seksu, seksualnością wręcz chodzącą. Buława jest to oczywiście, buławy w tarocie są energią seksualną, no jest to królowa niesamowicie, kobieta niesamowicie energiczna, namiętna, kreatywna, dla której pożądanie seksualne jest bardzo, bardzo ważne. Jest to trygon, kobieta spod trygonu ognia, czyli takie znaki zodiaku, charakteryzuje ta karta jak baran, lew lub strzelec. Jeśli jesteście Wy właśnie spod barana, lwa lub strzelca, to oczywiście jest to absolutnie Wasza karta i Wasza energia, również seksualna. Buławy oznaczają oczywiście wielkie pożądanie. Jest to najbardziej seksualna kobieta w tarocie, która wie, czego chce w seksie, podejmuje aktywnie działania seksualne. Mówi o tym wprost, ma konkretne decyzje, podejmuje konkretne decyzje, działania, zdobywa mężczyzn poprzez swoją seksualność, atrakcyjność seksualną. Także, tak jak mówię, jest aktywna, radosna w seksie, ma dużą dynamikę, często właśnie podejmuje sama inicjatywę,
Często lubi seks nietypowy lub nietypowe miejsca, a nawet seks perwersyjny. Także królowa buław ma duży, duży, jak nie ogromny potencjał seksualny. No oczywiście takie też różne afery, romanse, przyjaźń plus. Na pewno dla takiej królowej, dla takiej kobiety nie stanowią żadnego problemu, wręcz przeciwnie. Właśnie jest to królowa buław, czyli osobowość, która lubi takie frywolne igraszki seksualne. Wie, jak wykorzystać swój potencjał seksualny i świadomie właśnie dąży do jakichś konfrontacji tutaj intymnych. Królowa buław będzie mężczyznę uwodziła, prowadziła wyrafinowaną, często długą grę erotyczną. Królowa buław flirtuje, idzie na całość, proponuje sama seks, jest otwarta, pewna siebie. No i możesz dla niej stracić głowę, kolego. Wówczas dowiesz się dobrze i szybko, że królowa buław ma duże doświadczenie seksualne, ale jest również bardzo wymagająca. Nie lubi oczywiście jakichś takich normalnych, seksualnych tutaj, no, jak to się mówi, bardzo typowych scen, tylko lubi właśnie bardzo gorące, namiętne tutaj sytuacje. Natomiast czy będzie taka osoba wierna? Nie jest to 100% pewne, ponieważ ona lubi przygody seksualne. Czyli jeśli ty nie zaspokoisz ją właśnie w tych intymnych sprawach, na pewno będzie szukała przygód seksualnych gdzieś na bokach, ponieważ no, jej pożądanie i aktywność i po prostu, no, powiedzmy sobie, łatwość w zdobywaniu mężczyzn, jak również ochota ich zdobywania jest ogromna. I ona jest tego świadoma i jest również pewna siebie. Także bardzo, bardzo tutaj seksualnie gorąca, namiętna partnerka. Zapraszam grupę trzecią, kochani. Kryształ. Grupa trzecia to kapłanka. Kapłanka, inaczej mówiąc, papieżyca. Też są takie nazwy tej karty. Jest to oczywiście karta wielkich arkan. Kapłanka w wielkich arkanach ma pozycję drugą. Jest to kobieta, która jest przede wszystkim bardzo intuicyjna i mądra, inteligentna, która ma zasady i która ma priorytety. Kapłanka, kochani, ma, reprezentuje w tej karcie księżyc sam w sobie. Czyli księżyc to przede wszystkim wielka głębia i intuicja. No ale wróćmy, kochani, do tematu naszego czytania, więc jaka może być kapłanka jako partnerka seksualna? Oczywiście nie jest ona osobą świętą. Osoby spod tego, właśnie z taką energią tej karty, są kobietą, personifikują kobietę, która kusi, wabi swoją kobiecością, swoim pięknem. No, niby nie chce seksu, niby mówi, że nie. Często wam powie nie, ponieważ no, niby chce pokazać wam waszą głębię, że ona przede wszystkim chce stałego związku, być dobrą partnerką, nie zależy jej na tylko na seksie, nie zależy jej na
właśnie przyjaźniach plus, czy aferach, romansach, jest pozornie pewna siebie i dąży właśnie do stałego, długotrwałego związku. Natomiast, oczywiście w małżeństwie, w związku są też sytuacje intymne, więc kapłanka nie pokaże nigdy otwarcie, tak jak mieliśmy to u cesarzowej, nie pokaże otwarcie i nie powie, nie zakomunikuje otwarcie, że ma ochotę na jakieś momenty intymne. Nie ma właśnie takiego sposobu bycia. Jest absolutnie inna niż cesarzowa lub królowa buław. Nigdy nie ma sama inicjatywy, żeby zacząć seks. Nie ma żadnych jakichś tutaj afer, skoków w bok. Jest osobą wierną, z priorytetami, czyli z regułami. Jest duchową osobą. Ale oczywiście w małżeństwie czy w związku stałym na koniec zawsze okaże się, że ma ochotę na seks i to sporą ochotę, lecz to ukrywa, lecz wymiguje się od tego lub nie okazuje tego właśnie śmiało. Tylko zostawia sprawy własnemu biegowi i na pewno jest tutaj bardzo za tym, by mężczyzna się o te sprawy zabiegał. Ona nie pokazuje w tych sprawach inicjatywy. Jest w seksie bezinteresowna i czuła. Jeśli właśnie ma intymne sytuacje, intymne momenty, kapłanka udaje tylko na przykład swój jakiś tam szczyt, by nie robić przykrości partnerowi, natomiast chętnie jest tutaj poddana w łóżku, uległa, no powiedzmy sobie, nie lubi jakichś tutaj takich perwersyjnych różnych scen, jest kobietą spokojną w seksie, która się właśnie tutaj podda partnerowi i da władzę partnerowi, odda tą władzę partnerowi w sytuacjach intymnych. Także jest osobą raczej nieśmiałą, jeśli chodzi tu o wszelką inicjatywę, aktywność seksualną. Raczej powie częściej nie, nawet gdyby w sercu i w duszy myślała, że chce jakiegoś zbliżenia, będzie się przed tym broniła najpierw. No, być może by nie pomyślał mężczyzna, że jest kobietą łatwą do zdobycia. Także tutaj musi mieć mężczyzna, okazać się większą inicjatywą i walką o takie właśnie momenty intymne, o zdobycie tej kobiety, ponieważ ona to ukrywa. To była grupa trzecia, teraz zapraszam grupę czwartą, opalowy, tutaj aniołek, biało-przeźroczysty, kamień opal właśnie, zapraszam tą grupę i zobaczmy, co jest właśnie kartą numer 4. Königin der Schwerter. Czyli królowa mieczy, kochani, królowa mieczy, wow, osoba bardzo ostra, zaborcza, być może emocjonalnie troszkę zimniejsza, wycofana, zdystansowana, osoba, kobieta intelektualistka, kobieta, która wie, czego chce, dąży bardzo śmiale do celu, właśnie jeśli chodzi tutaj o zdobycie mężczyzny, o seks. No, może być perwersyjna, może być sadomasochistyczna, może być osobą taką, gdzie odcina uczucia i emocje i chce tylko właśnie tutaj ostrego seksu. Królowa mieczy,
to osoba bardzo, bardzo subtelna, jednakże mądra, przebiegła, spostrzegawcza. To osoba bardzo, bardzo silna intelektualnie, która przygotuje się oczywiście intelektualnie do takiego aktu seksualnego, będzie na pewno zabezpieczona, dowie się wszystkiego teoretycznie o mężczyźnie lub o tym akcie seksualnym, jak zaspokoić mężczyznę. Jednakże będzie myślała również tutaj o sobie, ponieważ jest osobą no egocentryczną, lubi również być tutaj w środku zainteresowania mężczyzny. Królowa Mieczy ma wysokie wymagania, jest surowa, ostra, władcza, wydaje również polecenia, jest królową, tak, wie, że ma władzę, ma ściśle określony obraz seksu i może być to nawet taka niemal instrukcja, jak ma zachowywać się mężczyzna w stosunku do niej w momencie intymnym, czyli wydaje mu polecenia, wydaje mu rady, porady, mówi czego chce, nie wyobraża sobie po prostu jakiegoś mężczyzny, który nie będzie spełniał jej oczekiwań, tylko wydaje mu polecenia i ma on ją po prostu zadowolić, tak? Często ona nie pokazuje uczuć i emocji w seksie, tylko myśli właśnie o zaspokojeniu. Ma racjonalistyczne podejście do seksu, przedmiotowe wręcz. Na pewno nie jest to królowa, czyli kobieta tak romantyczna, uczuciowa, emocjonalna jak królowa kielichów. Absolutnie nie, wręcz przeciwnie. Jest osobą tutaj, która ukrywa swoje uczucia i emocje i nie pokazuje ich nawet często w sytuacjach intymnych. Dlatego wydaje się być taką zimną, wyrachowaną, wręcz no, taką jakąś oziębłą może partnerką. Niemniej jednak emanuje swoją wielką potrzebą seksualności i jest na pewno dobrą partnerką seksualną, która również lubi takie tylko związki na seks, tak? Przyjaźń plus, jakieś seksualne tutaj doświadczenia, które ją zaspokoją. Po prostu no, myśli bardzo praktycznie o takich zbliżeniach. Jeśli odpowiada Ci taka partnerka, no to najbardziej Królowa Mieczy jest dla Ciebie. Jest to oczywiście osoba spod żywiołu znaku Trygonu Powietrza, czyli Trygon Powietrza jest błyskawiczny, bardzo szybki, szybko działający, także wszelkie afery, jakieś romanse, no, lubi nawet szybkie akcje, szybki seks, szybki numer. I są to takie znaki zodiaki jak bliźnięta, waga, wodnik. Także nawet jeśli jest ta osoba, właśnie Królowa Mieczy, zakochana, będzie dążyła do stałego związku, oczywiście, ponieważ często te znaki zodiaku charakteryzuje również Wenus, więc jest to też no, symbol miłości, tak? Ale niemniej jednak jest bardzo szybka, ostra też w sprawach seksualnych. I to należy właśnie wziąć pod uwagę. Także taka jest właśnie osoba królowej seksu, Królowej Mieczy w seksie. Dziękuję Wam, kochani. Myślę, że był to inny temat, również ciekawy, taki bardzo właśnie tutaj, który pokazuje zróżnicowane osobowości kobiet właśnie w tych sprawach intymnych, bardzo różne charaktery, bardzo różne podejście do spraw intymnych. Także zobaczcie, przeanalizujcie, którą z tych osobowości jesteście Wy sami. Dziękuję serdecznie. Zapraszam również na moje inne filmiki. Do usłyszenia, kochani.
już niedługo. Überwinden Sie jede Sprache.